Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a i to nie bez powodu, tak powinienem powiedzieć. Ponieważ jest nowy sezon Fortnite. Tak jest widzowie, dzisiaj zrobimy sobie naszą reakcję na sezon. Jeszcze nie zagrałem żadnej gierki i zagramy dzisiaj razem z Jagiem. Mam nadzieję, że nam się sezon spodoba. Ponieważ ostatnio powiem szczerze, że Fortnite, że tak powiem, no... zyskał na atrakcyjności, nie będę ukrywać. Już dłuższy czas nie grałem w tego Fortnite'a, a w ostatnim czasie, od kiedy wrócił ten OG sezon, no to troszkę pograłem. Wiadomo, już teraz tego OG sezonu nie ma, jest teraz, jak dobrze rozumiem, to jest piąty rozdział, pierwszy sezon piątego rozdziału, czyli mamy już naprawdę, kurczę, strasznie dużo, to już wychodzi na to, że to jest 51 sezon, jeśli dobrze liczę, czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie chyba tak, bo chyba każdy rozdział ma po 10 sezonów. Chyba tak to działa, w każdym razie dzisiaj zagramy sobie bez budowania, bo my nie umiemy w budowaniu, ale może się nauczę kiedyś, czemu nie? Ja bardzo bym chciał się nauczyć budować dobrze i tu, prawda, robić dziwne, mocne akcje, ale to na wszystko potrzebuje czasu. Jak chcecie więcej Fortnite'a, łapka w górę i subskrypcja, a my lecimy z gierką. Dobra, uwaga, a więc jesteśmy, ej, dobra, to jest nowa mapa totalnie, co jest grane? Dlaczego ja tak jestem daleko od tego, co jest grane? Fortnite! Proszę cię naprawić! Nie wiem, sorry, co tu się wyprawia? Dobra, lądujemy. Dobra, ej, jaki movement się zmienił w Fortnite'cie. Tak, też mam wrażenie, że jakoś dziwnie mi się chodzi. Dobra, bierzemy skrzynkę. Co to jest za broń? To jest pompa? To jest pompa. Dobra, no nie, no tak wolno ta postać chodzi, że mnie zaraz... Kurde, alarm! Alarm włączyłem. Jaki alarm? Tam był jakiś... jakiś kamera mnie zobaczyła. Chyba lecą po nas. Chodź tu, chodź do sali fortepianowej, bo będę grał. Chodź tu. Nie da się przecież grać. Chodź, bo gram. Dobra, idę. Dobra, znowu na mnie, znowu czujniki na mnie patrzą. Co to jest? Stary, ja nie wiem. Zniszczyłem jakąś kamerę. Nie wiem, co to robiło. Stary, coś mówi. Co mówi? Co to jest? Pomóż! Strzelasz się z kimś? Dobra, stary, nie mogę włączyć muzyki z tej gry. Co ty się tu strzelasz? Aha, kurczę, wariacik się zbagował. Bigo, no ty, tu jest jakiś inny gra? A, dobra, siema. Ej, jest więcej! Dobra, pokonany. O kurczę, no. Jakieś broni? Dobra, ich tu jest strasznie dużo. Palimy wrotę. I co, i można... faktycznie, można chodzić i pić potę. Ty, tam jest auto, ktoś jeździ. Kurde, to jest G-class. Widzisz to? I strefa. O nie! Ale dobra, mamy już, jesteśmy. Biją do nas! Te boty do nas walą ciągle? No, boty! Dawaj, bierzemy ten. Przejmujemy tego Merola. Czekaj na moc. Chyba nam odjechał. Zimno. Patrz, jest ten. O kurczę, ale mega celne to jest. Leży, lufę dostał. Nie no, dobra, to taki ma odrzut ta broń, że ciężko trochę. To jest snajpa, czy co to jest? Jakie dziwne celowniki są teraz. Call of Duty stary normalnie. Chodź, no. Ej, dobra, my chyba na boty gramy pierwszą gierkę, wiesz? Tak mi się wydaje. Safe tu jest jakiś, ty. Wiem, widzę, że tu jest jakiś... Co to jest? Jakaś karta. No bierz to do safe'u. Dobra. Tu. Nie wiem, czy nie potrzebujemy dwóch. Otwieraj. Jest, otwieramy! Jest. Kurde, ogień. Co to jest za skrzynia? Dobra, jak ja mogę wyłączyć tą muzykę, kurczę, bo mnie tutaj... R, wyłącz radio, dobra. Jaki tu jest... Dobra, tu jest na shifcie, dobra. Ale przepalam. Ojeju, karaksa. Kasuje go, powietrze. O kurde. Wjadę w niego. Pyk! Gdzie on polas? Chłopy... O, lipa. Woda. Powaliłem chłopa. Dostał. Dobra, zmiana auto na czerwone, jest szybsze. Waliłem. Ej, tu jest jakiś... jesteśmy w złotym punkcie. Dobra, płynę. To jest wielofunkcyjne auto, okej? Okay? Ja tu zabiję chłopka. Wiem, widzę jak tutaj... Co? A nie, to żaba. To żaba pełza. Chodź tu, kurczę, nie uciekaj mi za ten głaz. Sprytny lis. No i fajnie. Ej, co to było? Cio. Co jest grane? Ta pompa, jak zoomujesz, to ma... Yo! Dobry, czekaj, siądźmy sobie przy ognisku. Gdzie strumyk płynie z wolna. Albo tam szumi las. Dobra, dawaj, lecimy tam, bo tam widzę, że jest jakaś skrzynka. Różyczka rosła polna. Ty, my mamy złotą, widzisz to, my jesteśmy tą złotą tą? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale porusza się ta strefa jakby z nami. Chodźmy tam. Czekaj, spokojnie. Ile masz amunicji tylko, Aszka? Co to jest za harpanigon? Siemanko.
Siemanko. Dobra, ale i co, co myślisz? Co z tego wypadnie? Obstawiaj. Ja nic. Myślę... Nic? Myślę, okay. Ej, my jesteśmy w 2 złotych punktach, stary. One się podejrzanie do nas zbliżają. Jesteśmy kozakami, no. No to wychodzi. To znaczy, że jesteśmy królami Fortnite'a. O! O, dzień dobry. Co tam się wyprawia? Co się dzieje? Nie wiem, chodź na górę tu na... Chodźmy, chodźmy. Skąd ty masz takie harpuny? No znalazłem. A czemu no właśnie... w jakichś wiatrach jesteśmy? Ty to słyszysz? No, no, no. Jadą, jadą na nas! Gdzie? No widzisz, na mapie bus jest. Stary, ja się boję grać w tą grę. Nie wiem, co mnie tutaj może czekać. Jakaś wyspa się pojawiła. Co jest grane? Tego tu nie było! Ty wyjdź mi na ten Mount Everest! Dostał. Ale to nie ma strefy. Dostał? Jaki Mount Everest? No na prawo patrz. Jakiś szczyt. Jak cię zgubiłem? Strzelają, ja ginę. Dobra, no to nie wiedziałem, że ty się tam lejesz z kimś. Ja nie wiem, gdzie oni są. Podjeżdżają mnie. Ej, uciekam, bo ja mam 0 HP. Ty, biję się z chłopem, stary, no szybko! Amen, 3 HP. Pierwsza gierka za nami, spokojnie, wróćmy do lobby, zobaczmy, co się tutaj dzieje w ogóle. Bardzo specyficzny sezon, to trzeba przyznać. Dobra, druga gierka i proponuję teraz tak, sprawdźmy jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, proponuję to. Albo nie, bo to będzie tak, kurczę, ja tam myślę, że strasznie dużo ludzi poleci. Dobra, dawaj na ten pociąg. Tu. Jaki pociąg? Na lewo. Widzisz ten pociąg na mapie, co jedzie? Wsiadamy na pociąg. Ja nie mogę, jaka akcja, ty. Mission Impossible, nie? Jestem. Ja do konduktora normalnie wlatuję. Gdzie tu są skrzynki? To są takie wielkie, hakuj skrzynie. Ty, co tu się dzieje? Okej, to są skrzynki. Co jest grane? Co tu się... Halo? Halo? No i co, i będziemy sobie tak podjeździć tym? Ty, ja mam takie coś, jakbyś chciał, nie? Ja mam takie coś. No, to kurczę, się wymieniliśmy. Ej, przystanek, wychodzimy? A, to się zatrzymuje? Nie wiem. Przez ty peron! Ej, skakowałem znowu skrzynię! Peron. Dobra, jeździmy pociągiem do końca gry. Normalnie, ty, czekamy, aż to nam będzie wypadać i przejmujemy pociąg. Chłopie. O nie. Dobra, olej. Już nas nie dogonią. O kurde, co to jest za broń? Co tu jest za szpara? Ty, wtedy można wypaść. Dobra, stary, siedzimy tu i robimy tak. To jest, ja mam pomysł, to robimy teraz taką akcję, ale jak chcecie, widzowie, odcinek, w którym postaramy się wygrać grę, jeżdżąc tylko i wyłącznie pociągiem, no to dajcie znać w komentarzach i robimy taką akcję, że po prostu nie możemy zejść z pociągu. Wyjedzie poza strefę? Trudno, musimy się leczyć z tego, co nam stąd wypadnie. Skitraj się, skitraj się. Najlepiej się bić tylko z tymi, którzy już wejdą... O kurde, graffiti nam... Graffiti nam tu walną jakieś. Co to jest za snajpa dziwna, stary? Co ja mam za snajperkę? I czemu nie otwieramy kolejny raz? A no, normalnie, normalnie. A już się nie da. O nie, zepsuliśmy go. Dobra, musimy wysiadać. Ty, no wypadają nam itemy tędy. Co jest? O kurczę, ale miałem laga. Co, wysiadamy, mówisz? Dobra, no to heja. Ale to czekaj, no kurczę, tak? Dobra. Jest, skoczył słowo spadki. Czekaj, jak będziemy w jakimś lepszym miejscu, gdzieś gdzie będzie coś ciekawego. Robimy dojazd? No to 105. Leży. Wysiadam. Dobra, dojazd, no. Harpun. Dobra, leżysz i kwiczysz. Dobra, podoba mi się ta podróż pociągiem. Co? Aha, faktycznie. Dobra, git. Ja mam jakąś porąbaną broń. Chłopy! Chowaj się. O! Strzelają do mnie. Dawaj tego ostatniego. Bijemy go? Dostał 110. Dawaj, podjeżdżamy. Ty, bo... Ej, low jest jeden, pompie. Ale kurde, wydymali mnie. Ej, słuchajcie, widzowie, no Fortnite fajny, ciekawy sezon. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Fortnite'a, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym sezonie. A może w następnym odcinku kupimy cały karnet. A może nie cały karnet, po prostu kupię karnet. Się zastanawiam, właśnie ciekawe, właśnie, bo nie sprawdziłem, co jest w karnecie. Jakieś takie ciekawe rzeczy są. Jakieś takie średnie te skiny widzę. O, ten, nie, średni. O! Dlatego skina warto kupić karnet, już to czuję.